że porządną piosenkarkę niż tą Blankę. Sprawdźmy, zobaczmy. Nie. Ona śpiewa. Tak, bo czuję różnicę od tego, co słyszałem nagranie, nie? To ona śpiewa. Oczywiście ma z tyłu ten... taki pół playback, nie? To się nazywa. A mogliby ją pokazać, a nie tak oddalać mi tą kamerę. Trochę się zmęczyła już, nie? Kurczę, po takich ruchach takie dźwięki umie? Ja pierdzielę. Wow! Zajebiście, zajebisty głos, fajnie się rusza na scenie, potrafi kontrolę, tam no lekkie zadychy miała, ale ja w ogóle się dziwię, że to taka mało wyczuwalna ta zadycha była i wydaje mi się, że to ona śpiewała, bo czuję gigantyczną różnicę, może nie jakoś kolosalną, ale natomiast czuję różnicę pomiędzy tym, a tym, co słyszeliśmy studyjną wersją, po prostu słychać tu jej głos, nie? Cholera. Jej jebaniutka, powiem wam szczerze, nie? Siemanko wszystkim. Cześć, cześć. Poli, dzień dobry. Dla mnie ten występ Joanny jako Ariana Tours, fanka Ariany Grande, ten występ do Boys Like Toys mnie wkurwił, bo zaczyna się taki występ Ariany do piosenki I Break Up With You z True 2019. O. Justyna ma na kawał głosu, podoba mi się na fajną piosenkę. Jak na takie ruchy, to kontrola nad głosem i oddechem genialna. Hej, cynk, a oglądałeś już występ Blanki z tegorocznego Sylwestra? Strasznie się męczyła, nie dało się jej słuchać. Vera właśnie już no obejrzeliśmy właśnie ten. Znaczy teraz jest tu Justyna, ale poprzednia była właśnie Blanka. I Boys, nie, Solo słyszeliśmy. Ale ten, Justyna Steczkowska, powiem wam szczerze, fajny. Jeżeli będzie taki sam poziom Eurowizji jak w poprzednim roku, to raczej Justyny Steczkowskiej nikt nie pobije. No chyba, że stanie się coś fantastycznego, że raptownie jakiś
niesamowite talenty wyskoczą nam w Polsce, ale wydaje mi się, że to jest, no, to jest głos, na który mógłbym śmiało oddać, bo nie zrobiłaby nam siary za granicą, uważam, nie? No przynajmniej to nie jest, kurczę, solo pioseneczka, to jest naprawdę świetna kontrola głosu, super, no, nie, no po prostu to jest fajna piosenka też, nie? Mi studyjna wersja nie za bardzo podchodziła za pierwszym razem, ale teraz jak drugi raz odsłuchałem, bo to jest drugi raz, kiedy odsłuchałem tę piosenkę, to jakoś lepiej mi wchodzi. Mi się wydaje, że to jest piosenka, która po którymś tam razie mógłbym ją mieć gdzieś zapisaną na playliście po prostu. To tak wychodzi. No, czasami tak mam z piosenkami.